W dzisiejszym wideo pokażę Wam pozycjonowanie w metodzie keratynowej na ciepło przy przedłużaniu włosów. Jak należy pozycjonować pasma? Perfekcyjnie wykonane przedłużanie to jest coś takiego. Natomiast często widzimy w internecie czy na ulicy naprawdę przedłużane włosy wykonane okropnie. Przeważnie to jest dlatego, ponieważ pasma są źle pozycjonowane tu jest akurat ringi to podobnie się pozycjonuje ponieważ pasma są źle założone lub jest ich zbyt mało lub są założone wszystkie na dole, lub za dużo na górze, lub za grube na górze i wtedy po prostu efekt jest fatalny. Tutaj na przykład jest za dużo pasm na górze wygląda to okropnie. Natomiast dobrze, dobrze założone, przedłużone włosy na keratynę e, powinny wyglądać jak najbardziej naturalnie, e, łatwo powinno się je związywać w kucyka. E, po prostu trzeba wiedzieć, jak rozmieścić te pasma na głowie i w dzisiejszym filmie Wam to właśnie pokażę. Jak zakładać pojedyncze pasmo, możecie sprawdzić w filmie poniżej w opisie, a tutaj pokażę Wam dzisiaj jedynie rozmieszczenie na głowie. I do tego mam taką główkę manekina, ponieważ będzie mi łatwiej na takiej główce pokazać Wam, jak te pasma się rozmieszcza. Narysowałam też sobie sama linię włosów, widzicie tutaj. Narysowałam też ucho. Tu z przodu jest twarz, tutaj mamy włosy nad czołem. Tutaj drugie ucho. No właśnie. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak rozmieścić te pasma. Będę rozmieszczała mniej więcej 100 pasemek. 100 pasemek to mniej więcej 100 gram włosów. Na czubku potem pokażę Wam pasemka przedzielone na pół, czyli połówki, które nawet przy koronie można przyczepić, żeby to fajnie wyglądało. I takim czymś będę oznaczać połówki na czubku, taką szpilką. A tymi grubszymi, takimi pineskami pasma. No i tak jak zwykle doczepianie włosów zaczynamy zawsze od dołu, czyli na karku. Pamiętajcie, że nie wolno za nisko doczepić tych pasm, czyli tutaj nie wolno zbyt nisko linii włosów. Musicie tam jakieś 4-5 cm wyżej nad linią włosów na karku, ponieważ jeżeli będą za nisko, to te pasma wypadną, przeważnie z włosami tej osoby, której klientki, której robicie przedłużone włosy, lub będą bardzo niekomfortowe, będą ciągnąć, szarpać, boleć. Tutaj jeszcze Wam pokażę, tutaj podzieliłam sobie na takie sekcje głowy. W tym, w tym miejscu włosy są przeważnie dosyć mocne, Także tutaj będziemy mogli doczepić więcej. Tutaj jest sam czubek, czyli tutaj raczej unikamy doczepiania czegokolwiek, chyba że kilka połóweczek po yy, pasm, czyli takie po pół grama. To wam na końcu pokażę. I bardzo ważne jest, przyjrzyjcie się tutaj dokładnie, żeby wiedzieć, gdzie są włosy najmocniejsze i gdzie doczepiać ich więcej, czyli w tej środkowej części, a gdzie po prostu doczepiać ich mniej i rzadziej, czyli tutaj na czubku, na czubku raczej nie doczepiamy, chyba, że jakieś połweczki. Bardzo cienkie. Tutaj mamy bok, widzicie ucho. Tutaj w tej części możecie troszkę więcej doczepić, bo tu są włosy dosyć mocne. Tutaj, była akurat tutaj, tutaj te włosy są dosyć mocne. Przy karku samym, czyli tutaj, nie. Musimy mniej więcej 4-5 cm nad linią, czyli tutaj nie. 4-5 cm wyżej, czyli na przykład tutaj możemy doczepić pierwsze pasemko. Pamiętajcie, żeby mniej więcej symetrycznie to robić. Ok, czyli zaczynamy tutaj pierwsze pasemko. Zawsze zaczynamy od środka, będzie nam po prostu łatwiej. I fajnie to wygląda właśnie w tej linii tutaj dolnej. Wystarczą nam trzy pasemka. Tak, jak będę osobnymi kolorami oznaczała każdą linię, będzie to lepiej wyglądało. Zaczynamy zawsze właśnie od dołu głowy, i potem oddzielamy sekcję włosów, kolejną, i zaczynamy drugi rząd pasemek doczepiać. Też mniej więcej właśnie od środka. I pamiętajcie, żeby ten, to mniej więcej, widzicie, było po środku, te czerwone, że są w środku między białymi, bo jak te włosy będą nam opadać to to po prostu, po prostu będzie naturalnie wyglądać jeżeli te, te kropeczki by były tak jakby jedna nad drugą to by to źle wyglądało, także pamiętajcie, żeby robić to symetrycznie, to jest tutaj bardzo ważne i kolejne, widzicie, symetrycznie i to jest, już mamy trzeci rząd włosów przyczepiony i w tym momencie, właśnie te rzędy coraz dłuższe będziemy przyczepiać, aż idąc do tej środkowej części. O, tutaj mam następny rząd niebieski. Widzicie, cały czas symetrycznie taka szachownica. Jakby to tak najlepiej wytłumaczyć, bo jak te włosy będą opadać, będą tak ładnie spływać, taką, taka całość się wytworzy. Chodzi po prostu o to, żeby ten efekt przedłużania był jak najbardziej naturalny. I teraz zbliżamy się do tej części głowy, gdzie są włosy najmocniejsze, i tutaj możemy poszaleć. Tutaj można doczepić bardzo, bardzo gęsto pasemka, i tutaj ten biały rząd to tak samo w tym miejscu, gdzie, gdzie włosy są mocne czyli tu też możemy doczepić bardzo, bardzo gęsto. Ale już ten czerwony rząd, już troszkę widzicie, są większe przerwy między pasemkami, troszkę rzadsze. I niebieski też troszkę rzadsze, ten na górze. Widzicie, że tak jakby nam się rozrzedza ta gęstość. Tutaj w tym filmie Wam pokazuję tylko 100 pasemek, jak doczepić. Jeżeli oczywiście na chcecie doczepić 160, 200, to możecie te rzędy na przykład super gęste zrobić 3 lub, lub gęściej troszeczkę więcej rzędów. 100, myślę, że 100 pasemek to jest taki standard. To po prostu, żeby przedłużyć i zagęścić włosy dla każdej, przeważnie kobiety, 100 pasemek wystarcza. I tutaj widzicie kolejny rząd żółty, jeszcze troszkę rzadziej niż ten niebieski pod spodem są rozmieszczone te pasma, bo my się już tutaj zbliżamy do korony głowy, czyli do czubka głowy. I tutaj jeszcze można właśnie całości jeszcze można całe te pasemka doczepić. Natomiast już wyżej będziemy doczepiać połówki. Połówki pasm, tak jak Wam powiedziałam na początku filmu będę oznaczyć takimi szpilkami, bo nie mam niestety takich małych pinezek, żebyście to widzieli. Czyli widzicie też między tak jakby jednym a drugim, też bardzo symetrycznie, możemy doczepić te połówki pasm przy koronie. one wtedy nie obciążą, a zrobią taki fajny efekt. Że te włosy nie będą tak wyglądać, jakby ich brakowało po prostu, tak jak na początku filmu widzieliście takie, yy, takie zdjęcia, jak jest yy, za, jak nic nie ma na górze, a ktoś ma krótkie włosy, to tak to wygląda. Boki najlepiej na koniec zostawiamy, czyli tutaj sobie na boku przyczepiłam trzy pasemka całe i trzy połówki od góry. I tu tak samo trzy pasemka całe i połówki od góry. To po prostu, i tutaj mi się nawet jeszcze zmieści jedno całe pasemko, też te boki yy, najlepiej zrobić na końcu i zobaczyć takie klientka też ma włosy. Jeżeli ma bardzo rzadkie, to przyczepić tylko połówki. Jeżeli tam co takie są średnie, no to średnio gęste, no to tak można, jak ja tutaj na filmie pokazałam, czyli na przykład trzy całe pasma i trzy połówki i to wtedy już powinien być taki efekt, że idealnie się te włosy doczepiane zmieszają z naturalnymi. Też te właśnie połówki pasm na górze bardzo dużo dają, naprawdę też właśnie często jak przedłużamy włosy krótkie, czyli na przykład takie dobrody, a ktoś zakłada 50-centymetrowe pasma, wtedy wiadomo, że też ich trzeba będzie więcej założyć, nie tylko 100, tylko na przykład 170 gram, także wtedy właśnie te, dzięki tym połówkom na czubku idealnie te włosy się wmieszają w te włosy klientki, że nie będzie tego takiego przecięcia, takiego nieestetycznego. Ja jeszcze tutaj sobie zaszalałam, bo to właśnie fajnie też wygląda, jak jeszcze troszkę wyżej, Tutaj widzicie. Jeszcze troszkę wyżej doczepicie na samym czubku, już na koronie, też połówki. I tutaj doczepiłam takich połówek: 5, 6, 7, 8, 9. 9 takich połóweczek na samym czubku głowy. No to już z takimi będzie naprawdę to wyglądać super, bo zupełnie się zmiesza z włosami klienta. Popatrzcie jeszcze raz z boku, jak to jest rozmieszczone, czyli mniej więcej symetrycznie. Pamiętajcie, dwie najgrubsze te linie włosów mogą być tu na środku, gdzie są włosy najmocniejsze, na środku głowy. Tak to wygląda z tyłu. Tak z boku. Ta moja główka, Pamiętajcie, cały czas, że tu mam właśnie 100, 100 pasm, 100 jednogramowych, czyli 100 gram włosów. I z drugiego boku. Tak to wygląda. I na czubku głowy, to jest widok z góry, widzicie te dziewięć takich połóweczek pasm, które nie obciążają. Będą niewidoczne, bo się idealnie wmieszają, i na pewno będą wyglądać super. Tak, to z przodu wygląda tutaj moja twarz, tutaj manekina. Jeżeli podobał się ten, Ci się ten film, to daj łapkę w górę, a jeżeli chcesz kupić naturalne włosy do przedłużania i zagęszczania, to odwiedź nasz sklep online www.memezisfabrykawosa.pl.